Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, m.in. z ekonometrii, jak tutaj widzicie. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Swojej pomocy udzielam różnym studentom z różnych polskich uczelni, ale ekonomicznych, z zakresu przedmiotów ilościowych. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, jak najbardziej możecie pisać do mnie, a dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z ekonometrii, a dokładnie z weryfikacji, czyli z oceny jakości oszacowanego modelu pod względem tzw. losowości reszt, czyli generalnie badanie właściwości składnika resztowego, losowego, jakkolwiek byśmy to nie powiedzieli, pod względem losowości. Czyli w tym momencie chodzi o to, że musimy zbadać, jak w przypadku badania symetryczności, czy dobrze dobraliśmy postać analityczną modelu, czyli krótko mówiąc, czy dobrze przyjęliśmy, że na przykład równanie jest w formie liniowej, addytywnej, czyli takie z dodawaniem z określoną liczbą zmiennych objaśniających. Żeby to sprawdzić, czy składnik losowy jest, czy resztowy jest typowo losowy, czyli kwestia przypadku, że tyle wynosi reszta, a nie inną ma wartość, badamy w tym momencie, wykorzystamy po prostu test serii. Trzeba na pewno zapamiętać definicję serii, że jest to ciąg kolejnych reszt o tym samym znaku. Przykładem takiej serii jest tutaj rozpisana, że tak, najpierw mamy reszty dodatnie, czyli one tworzą jakby jeden zbiór o tym samym znaku, są to elementy serii pierwszej. Potem zmienia się znak na kolejny ujemny i teraz te elementy tworzą nam serię drugą. Potem następuje zmiana znaku na dodatni i mamy jednoelementową serię o numerze trzecim, potem znowu zmiana znaku na ujemną, co daje nam serię czwartą, potem mamy kolejne dwie reszty o zmienionym znaku na reszty dodatnie, które dają elementy serii piątej, potem mamy szóstą serię, ale liczb teraz ujemnych, potem seria siódmych liczb, które dają reszty dodatnie. I teraz tak, musimy sobie powiedzieć o czymś takim, że ja już widziałam dwie wersje tego testu z tym, że którą wersję wy macie na zaliczeniu czy nawet na przygotowaniu się do zajęć, to taką najlepiej samodzielnie wykonać. Ja w tym momencie wykonam prawdopodobnie obie. I teraz tak, zaczynam moją wersję. Taką, która polega na tym, że oprócz wszystkich obserwacji, jakie mamy wymienione, muszę dobrać sobie, jakie były wartości rzeczywiste Y, dla którego budowaliśmy model, wymienić dla nich składniki resztowe, ile wynosiły, no i zapisać, jaki był numer serii. I w mojej wersji, której ja się uczyłam na uczelni, wszystko zaczynało się od tego, że reszty, które tutaj mamy, trzeba było uporządkować według rosnących wartości Y rzeczywistego. Krótko mówiąc, włączamy tak zwane filtrowanie sortuj rosnąco. W Excelu to jest taki znaczek od A do Z. I jeżeli kliknę teraz, to on mi proponuje, czy ja mam w tym momencie rozszerzyć zaznaczony obszar, czy pozostawić. Rozszerzyć. Co mi to da? To, że zmieniła się kolejność tych reszt. One oczywiście, tak jak tu ja zabarwiłam kolorem, nadal są dodatnie ujemne oznaczone przeze mnie, ale możliwe, że zmieni się liczba serii. Więc robimy dobrze. Ja najpierw zachowam to, jak to by wyglądało wcześniej, umieszczę gdzieś tam z boku i powtarzamy ten mój krok, czyli sortowanie według rosnących wartości Y. Robię sortuj, OK. I teraz nasza liczba serii w tym przypadku wynosi. To są elementy pierwszej serii, potem tu jest druga seria, jak widzimy o tym samym znaku. Teraz mamy reszty o zmienionym znaku na ujemny. Teraz wchodzi nam czwarta seria, piąta i szósta. Więc widzicie, czyli moim sposobem, czy którym wykonam zaraz, liczba serii się zmienia. W moim przypadku liczba serii wynosi 6. I teraz pytanie, czy ta liczba serii, która jest tutaj dokładnie w badaniu, która wynosi 6, mieści się w granicach?
I teraz, jak sprawdzić, czy się mieści w granicach? Otwieramy tablicę testu serii i w tym momencie, jeżeli w badaniu przyjęliśmy poziom istotności na poziomie 5% i jeżeli było wszystkich reszt 17, a ja policzyłam, że reszt dodatnich było 9, to znaczy, że ujemnych jest 8. Czyli tutaj na przecięciu 9 i 8 mam 5, piątkę jako jedną liczbę dolną, a górna wartość też dla 9 i dla 8 liczb krytycznych mam 13. Dlaczego? Bo raz szukam przy 1 minus alfa, a teraz tu 1 minus alfa przez 2, więc mam zarówno wartość tutaj krytyczną jedną dolną 5, która leży na przecięciu wiersza i kolumny w tablicach testu serii, a druga wartość krytyczna jest 9 i 8, daje mi krytyczną 13. W tym momencie możemy powiedzieć, że dolna, tu akurat musimy to zmienić, dolna wartość krytyczna mieści się, chyba tam było 5, a górna to aż 13, czyli można powiedzieć, że nasza liczba serii w zadaniu to wynosi w tym momencie w moim sposobie 6 i szóstka mieści się w granicach od 5 do 13, nie dotyka żadnej z tych krytycznych i oznacza to tyle, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakłada, reszty są losowe. W tym wariancie wektor składnika resztowego jest losowy, jest to poprawny wynik weryfikacji tej losowości, a w drugim wariancie, czyli tu byśmy kończyli ten test, ale w wariancie, który mówi o tym, że nie potrzebujemy tego sortowania według rosnących wartości Y, i ja teraz posortuję według po prostu, tak jak było, kolejności kolejnych reszt, to nam tutaj wyszły reszty. Zaraz sobie to przerzucimy, gdzie to powinno być. Tak, to w tym momencie można zauważyć, że liczba serii wynosi 7. Jeżeli też kierujemy się teraz granicami według liczby reszt dodatnich i ujemnych z tablic testu serii, to znowu dolna wynosiła 5, górna krytyczna wynosiła 13 i nasza liczba serii, która wynosi w tym momencie 7, mieści się w granicach od 5 do 13, co oznacza, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej przy 5% oczywiście poziomu istotności. Tej hipotezy zerowej, która mówiła, że reszty są losowe. Czyli w tym momencie mogę Wam tyle powiedzieć, że czy reszty powiemy, że je trzeba sortować według rosnących Y, czy według po prostu kolejności obserwacji, to jest kwestia już podejścia wykładowcy. Według, już mówię, nic nie oceniam. Każdy niech ma po swojemu. W obu tych przypadkach wektor składnika resztowego jest nadal dodatni, przynajmniej jest losowy, czyli przechodzi pozytywnie ten element weryfikacji. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Na pewno zachęcam Was do udostępniania moich filmów swoim znajomym. Subskrybujcie mój kanał i korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Zaglądajcie na pozostałe filmy dotyczące weryfikacji jakości modelu ekonometrycznego. Jeżeli potrzebujecie, jak najbardziej kontaktujcie się ze mną drogą mailową. Pozdrawiam.